OXPL jest Bartosz Loter. Dzień dobry, Bartek Loter. Pływak, król basenu, by tak rzec. Powiedz mi, co ty uważasz za swój największy sukces? Albo no, jeden z największych sukcesów, albo kilka ich. No, myślę, że w ostatnich latach mojej kariery pływackiej jednym z największych sukcesów to było w zeszłym roku, w 2023, 5 tytułów Mistrza Polski na krótkim i na długim basenie, gdzie no, był to wspaniały rok, ale przy tym jeszcze udało mi się uzyskać kwalifikacje na Mistrzostwa Europy Juniorów w Belgradzie, gdzie też się dobrze zaprezentowałem. Lecz było to takie bardziej doświadczenie, myślę, na kolejne lata mojej kariery, gdzie była to bardzo duża impreza i no naprawdę sam siebie zaskoczyłem, jak wygląda taka impreza. A jak wyglądają twoje treningi? Jak często trenujesz? Na co dzień trenuję w Oświęcimiu, w SMS Oświęcim pod okiem mojego trenera Piotra Woźnickiego. Trenujemy dwa razy dziennie od 7 do 9, także rano mamy 2 godziny codziennie, po południu także i 2 lub 3 razy w tygodniu mamy ćwiczenia na lądzie, czyli siłownia lub jakieś ćwiczenia usprawniające różne partie ciała. A miałeś kiedyś jakąś kontuzję? Na szczęście nie, także wolałbym, żeby tak zostało i jest to też, myślę, tym spowodowane, że nie miałem, ze względu na to, że staram się siebie pilnować pod względem dobrej rozgrzewki, czy też rozciągania w miarę możliwości, gdy też jest na to czas przed szkołą. Także jest to bardzo ważne, żeby uniknąć tych kontuzji. I no, myślę też od czasu do czasu warto pojawić się u fizjoterapeuty, żeby jakieś takie rzeczy, które nawet nas nie bolą, może nie unicestwić, a uniknąć jakiegoś poważniejszego urazu. A jest jakaś specjalna dieta? Czy przestrzegasz jakiegoś specjalnego jadłospisu? Jak najbardziej staram się jeść tyle, ile powinienem, co jest bardzo dużą ilością kalorii, bo około 5000, więc tak plus minus jest to około 2-3 razy więcej niż przeciętna osoba, która nie uprawia żadnego sportu. I wiadomo, trzeba wiedzieć, co jeść, jak jeść i oczywiście suplementację do tego, różne suplementy, które no, pomagają mi też w lepszej regeneracji, czy też żebym też lepiej się czuł. Właśnie, a jak z takim poczuciem, takim bardziej psychicznym, to jak nastawienie, czy masz jakiegoś specjalnego trenera, który gdzieś tutaj dba o ten twój dobrostan? To znaczy, na co dzień nie mam takiej osoby, ale bardzo sobie cenię też dobry kontakt z moim trenerem, czy też wiadomo, rodzicami, którzy mnie wspierają w tym wszystkim, czy też całą rodziną oczywiście. No i bywają momenty, kiedy jest ciężko, szczególnie w ciężkim okresie przygotowań do jakiejś konkretnej imprezy w sezonie, czy to Mistrzostw Polski, czy to tak jak były Mistrzostwa Europy, gdzie treningi były bardzo ciężkie i czasami no, człowiek był wyczerpany, ale musiał iść na ten basen i zrobić ten trening, więc staram się jakby podpierać tymi osobami, żeby mi podpowiadały, wspierały i dodawały tego ducha do tego mocniejszego trenowania i w tych kiepskich momentach, żeby mnie podnosiły z tego. I nie poddajesz się. A jak to się zaczęło? Pamiętasz te momenty z dzieciństwa, kiedy postanowiłeś, że chciałbyś właśnie pływać? Myślę, że pierwszym momentem to było wtedy, kiedy rodzice postanowili mnie wysłać na naukę pływania w Cieszynie do klubu Delfin Cieszyn, gdzie rozwijałem się przez kolejne lata swojej początkowej kariery, albo nawet można powiedzieć zapoznania z wodą. A później się to przerodziło, tak jak Państwo też wiedzą, w moją karierę, gdzie postanowiłem w 6 klasie klasy podstawowej już przejść na, można powiedzieć, profesjonalizm i zaczęło się więcej tych treningów i było to główne nastawienie na to pływanie. I tak jest do dziś.
Dobrze. No a co z najbliższymi planami? Bo kończysz szkołę średnią w tym momencie i wiem, że się wybierasz do kraju za oceanem. No tak, są takie plany i jest to już potwierdzone, że od sierpnia 2024, czyli tego roku, zacznę naukę na Uniwersytecie w Filadelfii, Drexel. No i jest to jeden z topowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, a na świecie mieści się w top 200 na tą chwilę. Wybieram się na kierunek inżynierii materiałowej, także bardzo prestiżowy kierunek na tej uczelni, który jest wysoko właśnie notowany na świecie, tam około top 15. No i będę tam się też oczywiście rozwijał sportowo, co jest moim też głównym celem, bo po to tam jadę, żeby się dalej rozwijać i też nabierać doświadczenia z innymi zawodnikami, szczególnie tych z Ameryki i też poza, ale wiem, że jest bardzo ważna też nauka, która no, musi być ze względu na to, że kariera sportowca nie trwa wiecznie i potrzebuje tego dobrego wykształcenia, co pomoże mu uzyskać jakąś fajną, dobrą pracę w przyszłości. Okej. A najbliższe takie plany, to znaczy na najbliższe miesiące, jeszcze w Polsce? No to przede wszystkim mamy teraz okres taki, że przygotowujemy się do głównej imprezy Mistrzostw Polski seniorów i młodzieżowców, która jest pod koniec kwietnia w Lublinie. Przed tym jeszcze mamy parę przystanków, czy to w Oświęcimiu, czy to też w Lublinie, jakiś Grand Prix Puchar Polski mamy w Oświęcimiu. Ligę SMS-ów, czyli szkół sportowych mamy w Lublinie. Drugą rundę finałową, także moja to ostatnia już taka liga. I później już będziemy ciężko trenować do Mistrzostw Polski, gdzie no, jestem pozytywnie nastawiony na dobre wyniki i będę chciał uzyskać no, jak najlepsze rezultaty. Bartosz, no to tego Ci życzę, spełnienia tych wszystkich planów, tych najbliższych i tych dalszych. A Twoje największe marzenie, masz takie, które mógłbyś zdradzić? Oczywiście poza dostaniem się na uczelnię w Stanach i... No, myślę, że największym marzeniem każdego sportowca jest wybranie się na Igrzyska Olimpijskie, co życzę sobie i wszystkim innym sportowcom, ale no, na to trzeba bardzo ciężko pracować, co też czynię, ale wiadomo, najbliższe Igrzyska są zarezerwowane dla innych żabkarzy, ale mam nadzieję, że o kolejne już będę walczył z taką większą głową, z większym doświadczeniem i będę próbował uzyskać tą kwalifikację. No to spełnienia tych marzeń. No i dużo, dużo zdrowia, żeby ci nic się nie przyplątało, żadna kontuzja. No i bardzo dziękuję za rozmowę. Bartosz Loter był Dziękuję naszym bardzo. gościem. Dziękujemy. Dziękuję.